poznaniu.pl. Poznań w minutę. Jacek Jaśkowiak we wtorek objął po raz trzeci urząd prezydenta Poznania. Ogłosił też nazwisko swoich zastępców. Tu wielkich zmian nie ma. To Jędrzej Solarski i Mariusz Wiśniewski. Jedynie dotychczasowego wiceprezydenta Bartosza Gusa zastąpiła Natalia Weremczuk. Także dziś odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta Poznania 9 kadencji. Pojawili się na niej parlamentarzyści, a nawet były prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Nowo wybrani radni odebrali dokumenty potwierdzające ich wybór oraz złożyli ślubowanie. Dźwięk to coś, czego zazwyczaj nie można zobaczyć, ale teraz to się zmieniło. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza stworzył darmową wystawę. Pozwala ona dosłownie zobaczyć dźwięki. Można to uczynić w budynku Wydziału Fizyki na Morasku. Poznańscy maturzyści pisali dziś egzamin z języka polskiego. Tuż po wyjściu z niego na ogół byli spokojni. W porównaniu do matury próbnej ta wypadła dużo lepiej. Niektóre zadania były łatwiejsze, rozprawki też, mówili abiturienci popularnego Marcinka.